Siemano, jestem Kuba, dzisiaj pokażę wam największe zimowe upgrade'y w FIFA 19 i z góry chciałbym wam powiedzieć, że 300 apek góry pojawił się kolejny odcinek z tej serii, a każda 70 apek góry dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku i przypominam, że są tylko przewidywania i te karty nie muszą dostać upgrade'a podczas zimowych upgrade'ów w FIFA 19. A pierwszym upgrade'em w dzisiejszym odcinku jest upgrade Martiala w Donno. Oczywiście jest to zawodnik, który rozgrywa świetny sezon. Jako tego zawodnika, ponieważ wiemy, że w ostatnich sezonach to on grał rzadko, nie często był stawiany do tego pierwszego składu, a teraz kiedy Mourinho tak, no można powiedzieć, że bardziej nabrał wiarę w tej w Martiali, sobie bardzo dobrze ratuje te punkty dla Manchester United i w ciągu 7 meczów w Premier League strzelił 4 bramki, w Lidze Mistrzów także zdobył jedną bramkę na 3 mecze, no i bardzo fajnie to wygląda, a łącznie wszystkie statystyki na ten sezon to wyglądają tak, że Martial strzelił 5 bramek w 11 meczach, w tym sezonie jest to bardzo dobry wynik takiego zawodnika, który jest jeszcze młody i według mnie ten zawodnik powinien dostać upgrade'a o 1, jego overall powinien wynosić 84 już w zimowych upgrade'ach i ta karta wyglądałaby naprawdę bardzo ciekawie. I czy wy byście chcieli zagrać takim Martialem, piszcie oczywiście w komentarzu. Ja gram teraz jego kartą 83, grał na znakomicie, a co dopiero jeszcze po takim upgrade'zie, gdzie te jego statystyki by się oczywiście zmieniły. No i piszcie w komentarzu, czy byście chcieli zagrać taką kartą, czy też nie. I teraz czas na polski akcent. W dzisiejszym odcinku jest to oczywiście nam wszystkim dobrze znany Krzysztof Piątek, czyli zawodnik, który no zaskoczył w tym sezonie, który gra w, oczywiście w lidze włoskiej i wam powiem już na sam początek jego statystyki. Razem w Pucharze Włoch oraz Serie A strzelił on 13 bramek w 11 meczy, co jest świetnym wynikiem. No kto by powiedział, że Krzysztof Piątek aż tak się rozwinie w tym sezonie, naprawdę. W tym roku na jeden mecz Pucharu Włoch strzelił już 4 bramki, a w Serie A na 10 meczów strzelił 9. No ten zawodnik cały czas można powiedzieć, że coś strzela, coś się dzieje, kiedy on gra w tym meczu. No i według mnie ten zawodnik nie zasługuje na taką srebrną kartę, jaką ma teraz. I według mnie dostanie plus 6 do overalla. Jego overall będzie nosił 76, overall będzie to złota świecąca karta i będzie ona też bardzo grywalna. No myślę, że to jest możliwy upgrade, ponieważ ten zawodnik na pewno nie gra na taką srebrną kartę oraz no myślę, że nie zasługuje, myślę, że tego upgrade jak najbardziej zasłużył. I oczywiście jestem raczej tego pewien, że Piątek jeszcze tutaj strzeli do tych zimowych upgrade'ów, a jakie z wami piszcie oczywiście w komentarzu oraz piszcie, ile według was Piątek strzeli bramek w tym sezonie albo do oczywiście tych zimowych upgrade'ów i piszcie, czy ten overall 76 to jest za mało, czy też za dużo, czy może według was też powinien zostać przy srebrnej karcie. Według mnie oczywiście jest to złota świecąca, jak najbardziej zasłużona dla Piątka. No i to jest moje zdanie, no i wypiszcie jeszcze raz, to powiem swoje w komentarzu. I trzecim zawodnikiem w dzisiejszym odcinku jest Pierre-Emerick Aubameyang, czyli także zawodnik, który rozgrywa świetne zawody w tym sezonie. Jest to bardzo grywalna karta w FIFA. Chyba każdy, kto rozgrywał mecze Foot Champions czy w innych trybach w Ultimate Team, no wie, że ten zawodnik jest zabójczy. Tak samo zabójczy jest w tym roku, ponieważ w Premier League w 10 meczach strzelił 7 bramek oraz zaliczył jedną asystę, a w Lidze Europy w 2 meczach zdobył 2 bramki, co daje nam łączny rezultat, że w ciągu 12 meczów w tym sezonie strzelił 9 bramek oraz zaliczył jedną asystę, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. No wiemy, Arsenal jeszcze, no ostatnie lata jak grał tam Aubameyang, no Arsenal nie grał jakoś świetnie. Teraz Aubameyang naprawdę z innymi zawodnikami się odpalił i rozgrywa bardzo dobry sezon. No i według mnie ten zawodnik zasługuje na upgrade'a o 1, wtedy jego overall będzie wynosił 88. Karta będzie jeszcze bardziej zabójcza i myślę, że każdy z was będzie chciał zagrać taką kartą. No oczywiście jeszcze zostaje to pytanie, czy byście chcieli i czy według was na przykład Aubameyang zasługuje na może większy, czy także nie zasługuje na upgrade, chociaż według mnie to jest pewne, że ten zawodnik dostanie upgrade'a, bo zazwyczaj i jej takim zawodnikom po takim no po połowie sezonu, ponieważ to są zimowe upgrade'y, myślę, że dostanie takiego upgrade'a o 1, jego karta będzie wnosiła 88 overall, no jakie z wami piszcie w komentarzu. Ja Aubameyangiem oczywiście jeszcze nie grałem, ale grałem przeciwko niemu, no i często psuł mi te nerwy podczas tych meczy, więc myślę, że jego karta zupgrade'owana byłaby jeszcze lepsza oraz jeżeli ten sezon będzie cały czas taki dobry. Dostanie swoją kartę Team of the Season i ta karta będzie jeszcze bardziej ciekawa, no ale na razie mówimy o zimowych upgrade'ach, no i czy według was on zasługuje na tego upgrade'a, piszcie w komentarzu. I czas na przedostatniego piłkarza w dzisiejszym odcinku, a jest to pierwszy bramkarz, jest to Ederson, który radzi sobie naprawdę bardzo świetnie w tym roku w Premier League. No rzadko kiedy wpuszcza te bramki, no tu w 10 meczach stracił tylko 3 bramki oraz zaliczył 7 czystych kont na 10 meczów, jest to bardzo dobry wynik. W Lidze Mistrzów w 3 meczach stracił 3 bramki oraz raz zaliczył czyste konto, tutaj to wygląda trochę słabiej, no ale ten zawodnik już naprawdę bardzo nie stracił żadnej bramki. No i według mnie to się skończy także upgrade'em tego zawodnika i wtedy ten zawodnik będzie miał 87 overall, jego karta będzie jeszcze lepsza, ponieważ Ederson jest według mnie jednym z najlepszych bramkarzy w tej FIFA. Broni praktycznie wszystko, radzi sobie no znakomicie, no i według mnie ten zawodnik dostanie tego upgrade'a. Naprawdę jego wykopy, jego interwencje, to jest po prostu coś świetnego jak na takiego bramkarza. No jeszcze jak będzie
miał 87 overall, będzie jeszcze lepiej oraz prawdopodobnie dostaną swoją kartę Team of the Season, chociaż o tym jeszcze nie ma co mówić, ponieważ jesteśmy jeszcze za wcześnie, dopiero jesteśmy na tych zimowych upgrade'ach. No i jak będzie według Was, czy według Was Ederson dostanie upgrade'a, piszcie w komentarzu, ja daję mu tego upgrade'a o 1, no i na Wasze zdanie czekam oczywiście w komentarzu. No i ostatnim zawodnikiem w dzisiejszym odcinku jest, no jeden według mnie na tą chwilę z najlepszych piłkarzy na świecie, a jest to oczywiście Kylian Mbappe, czyli zawodnik, który w lidze francuskiej w 7 meczach strzelił 10 bramek oraz zaliczył 3 asysty, a w lidze mistrzów w 3 meczach strzelił 2 bramki oraz zaliczył 1 asystę, co daje nam łączny wynik w 10 meczach 12 bramek i 4 asysty. Zawodnik jest ten po prostu znakomity, jest to według mnie najlepszy z młodych zawodników na tą chwilę, no robi on wszystko, naprawdę nawet taki sam Neymar czy Cavani są na tą chwilę według mnie w jego cieniu w Paris Saint-Germain. Zawodnik ten według mnie jest raczej pewniakiem do takich upgrade'ów i według mnie dostanie on upgrade'a o 1, ale będzie możliwe, jeżeli utrzyma taką dobrą formę na tą chwilę, to nawet może dostać tego upgrade'a o 2 i będzie miał on wtedy już 89 overalla, będzie to wtedy już zabójcza karta. Karta ta już jest bardzo grywalna. Co jeszcze będzie po takim upgrade'zie, kiedy jego statystyki się trochę zwiększą? Według mnie karta będzie genialna. Jak będzie według Was, piszcie w komentarzu, bo raczej to, że Mbappe dostanie tego upgrade'a, to jest pewne i chyba każdy się powinien ze mną zgodzić. No chyba, że Mbappe dostałby teraz jakąś kontuzję, czego mu oczywiście nie życzę, a raczej to jest pewne, że Mbappe utrzyma taką dobrą formę. No i miejmy nadzieję, że ta karta będzie no tak świetna jak teraz. Wiem, no oczywiście musi być świetna, bo jakiego karta 87 overalla jest wręcz no jedną z najlepszych kart w grze, to co dopiero będzie, jeżeli jego karta będzie miała już 88 overalla. No myślę, że to będzie coś świetnego. No i piszcie w komentarzu, czy według Was on zasługuje na takiego upgrade'a tylko jeden, czy może też o dwa, może znajdą się osoby, które jeszcze dałyby większy upgrade. Piszcie to oczywiście w komentarzu, no i jeżeli ktoś napisze coś o tych upgrade'ach, to dostanie do mnie serduszko. No i to był już ostatni upgrade w dzisiejszym odcinku. Więc ja mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, jeżeli tak nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Przypominam, za 300 łapek w górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każde 70 łapek w górę dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku oraz piszcie swoje upgrade'y, jakich Wam tej brakuje, bo oczywiście będzie to seria, nie będzie to tylko pojedynczy odcinek i przypominam, że są to tylko przewidywania, ci zawodnicy nie muszą dostać takich upgrade'ów. Ja Wam dziękuję za oglądanie, piszcie jeszcze raz pojęte propozycje tych upgrade'ów, to było na tyle, cześć!